A oni później nie płacą. Firmie kompleks pracowało 90 minut. Nie wypłacają 300 milionów zadłużenia, oprócz tego, co będzie zapłacić w tej firmie, 90 ludzi, polskich pracowników, miałeś na bruk. Ale dzięki temu, że ja i moi związkowcy, my to protestowaliśmy przeciwko Zagadaszowi. I generalny dyrektor budowy grupy Autostra, dzięki temu Dragatow został spuszczony. To wypłaty tej firmie tych pieniędzy. Ludzie pracują. Ale cały czas musimy walczyć o swoje, chore. Ludzie, którzy są na hotelu, budują drogi, nie są zabudzeni, nie mają prawa stawku nawet przetargach. To jest wielki przekręt. Firmy zachodnie zarabiają nasze pieniądze, a firmy polskie nie mamy tych pieniędzy. Trzeba wreszcie to przetargać. Proszę Państwa, płacimy do budżetu Unii pieniądze, a oni nawet zawracają mnie. To mi ja pomaga. To jest też problem. Wreszcie trzeba mówić prawdę. Polska jest do zachowywania narodu. Naszej stabilny. Jak powiedziałeś, nasze miasto dla wszystkich takie sterowane. Mówił na pół życia. To jest wody z tych, którzy sprawy nie wstają, ale my starsi wiemy. Mamy kości powygrywane, chore stawy. Cały czas to są lekarze. Niedługo nie będzie nas stać na to, ale jak nie będzie inwestycji. Nie będzie inwestycji lekowych, nie będzie inwestorów. Nie będzie nas stać na lekarstwa. To już niedługo. Musimy tego uniknąć. Musimy walczyć o siebie. Nikt nie da nam nic za darmo. Nawet jak się mówi, że jest wolna Polska. To w tej wolnej Polsce wybieramy takich, którzy nas nie walają. Sami wybieramy ludzi, którzy doprowadzają do naszego niewolnictwa. My czasem nie wiemy, co robimy. Głosujemy nogami. Tak nie wolno. Właśnie rozumiem. Patrzmy, co się w naszej ojczyźnie dzieje. Z Polską jest źle. W naszym kraju jest źle. Przepraszam kierowców, ale to nie jest nasza wina. Bardzo nas przepraszamy. Rozumcie, że to jest pokazanie władzy, która podpisała umowę, że da pieniądze na podwyższe z kabiny. Jechalibyście bezproblemowo. Jechalibyście swobodnie. Nie dali tych pieniędzy. Też w waszym imieniu też nie chcemy, bo też chcecie pójść z kabiny na świat. Też chcemy. Prosimy, dołączcie. Będzie lepsza woda po prostu. Kierowców też za to namawiamy. Poświęćcie nam coś ciała, to nie jest przeciwko wam. To jest tak samo dla dobra kierowców. Dla dobra kierowców z różnych krajów, bo nie tylko z kabiny. Którzy